Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wiadomości dla frankowiczów portalu frankowicze.net. Zachęcam tym samym do subskrypcji naszego kanału, aby żaden ważny temat dla frankowiczów nie umknął Państwa uwadze. Przewaga frankowiczów w sądach wzrasta. W sprawach frankowych nadal gorąco i wiele się dzieje, bo choć nikt już nie zakładał, że odsetek wygranych w procesach sądowych przeciwko bankom wzrośnie, to jednak w listopadzie padł kolejny rekord. Prezes NBP po stronie frankowiczów. Po raz pierwszy po stronie kredytobiorców opowiedział się również prezes Narodowego Banku Polskiego, wskazując wprost, że banki same są sobie winne i to wyłącznie one odpowiadają za kredyty walutowe. Z kolei w raporcie o stabilności finansów publicznych NBP zasugerował, że nadszedł najwyższy czas, by pomyśleć o ugodach w sprawach frankowych i że obydwie strony umowy powinny dążyć do takiego rozwiązania. Czy już czas na ugody? KNF sugeruje ugody bankom. W kwestii ugód w sprawach frankowych postanowił wypowiedzieć się przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. W zaprezentowanym stanowisku przewodniczący KNF stwierdził, iż wskazanym jest, by banki zaczęły swoim klientom proponować ugody na atrakcyjnych warunkach, gdyż, cytując przewodniczącego, nie można już dłużej biernie czekać na dalszy rozwój sytuacji, w tym na linie orzecznicze sądów unijnych i krajowych. Kolejny pozytywny dla frankowiczów sygnał z TSUE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaskoczył natomiast w sprawie kolejnych pytań prejudycjalnych skierowanych przez polski sąd. Zrezygnowano z opinii przygotowanej przez Rzecznika Generalnego i rozprawy. Można się więc spodziewać szybszych odpowiedzi Trybunału na zadane pytania i tego, że będą one pomyślne dla frankowiczów. Możesz sam sprawdzić swoją umowę. Mapa dla frankowiczów od Rzecznika Finansowego. Na pomoc frankowiczom po raz kolejny przyszedł rzecznik finansowy, który stworzył tzw. mapę klauzul. Kredytobiorca może więc w jednym miejscu znaleźć wszystkie postanowienia z frankowych umów kredytowych uznanych za niedozwolone. Od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z października 2019 roku wygrana z bankiem w sprawie frankowej stała się dużo prostsza. Dlatego też systematycznie rośnie liczba spraw dotyczących kredytów frankowych kierowanych do sądów. Z najnowszych informacji zebranych przez kancelarie specjalizujące się w pomocy frankowiczom wynika, że listopad bieżącego roku to kolejny rekordowy dla kredytobiorców miesiąc. Kancelarie ujawniły bowiem, że w listopadzie zapadły aż 134 wyroki odnoszące się do frankowych umów kredytowych, z czego 122 z nich zostały wydane przez sądy pierwszej instancji, a 12 przez sądy instancji drugiej. Najistotniejszym jednak jest fakt, że wśród tych orzeczeń aż 127 wyroków uwzględniało roszczenia kredytobiorców, co oznacza, że w listopadzie frankowicze wygrali aż 95% spraw. Nie można oczywiście zapomnieć, że podane dane na temat wyroków z całą pewnością nie są pełne, gdyż żadna instytucja państwowa oficjalnych danych w tym zakresie nie zbiera, więc wszystkie wydane orzeczenia nie są znane. Niemniej, nawet uwzględniając pewien margines błędu, zbyt wiele w ujawnionych informacjach to nie zmieni. Co równie ciekawe, listopad pokazuje, że kredytobiorcy częściej w sądach domagają się unieważnienia zawartych umów niż ich odfrankowienia. W minionym miesiącu aż 85% wydanych orzeczeń dotyczyło właśnie stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego. Z kolei na przewalutowanie kredytu na złotówki i oprocentowania według stawki LIBOR, czyli potocznie odfrankowienia, na to zdecydowało się zaledwie 15% kredytobiorców. Warto podkreślić, że jeszcze kilka miesięcy temu różnica w tym zakresie nie była aż taka duża. Szacowało się wówczas, że około 60% umów było unieważnianych, a reszta ulegała odfrankowieniu. Tendencja więc zmienia się i kredytobiorcy wiedzą, że korzystniej dla nich jest unieważnić zawartą umowę kredytową. Dla banków taki rozwój w sprawach kredytów frankowych oznacza natomiast, iż koniecznym staje się zawiązywanie coraz wyższych rezerw finansowych na ryzyko prawne związane z postępowaniami sądowymi w tym zakresie. I już teraz szacuje się, że niektóre banki będą mieć poważny problem, by udźwignąć ciężar kredytów frankowych. Kolejna instytucja wskazuje, że to banki zawiniły w sprawach frankowiczów. Tak radykalnego stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego wobec banków chyba nikt się nie spodziewał. Banki zamiast wsparcia, którego oczekiwały, dostały przysłowiowy przytyczek w nos. Przypomnijmy, że na początku listopada bieżącego roku banki zwróciły się do prezesa NBP z prośbą o zajęcie stanowiska przed posiedzeniem Sądu Najwyższego w siedmioosobowym składzie, które być może jeszcze w tym roku się odbędzie, a na którym sąd ma zająć się rozbieżnościami pojawiającymi się w sądach powszechnych w sprawach frankowych. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że w komunikacji skierowanej
skierowanej do prezesa NBP, banki wprost wskazały, iż oczekują, że prezes powinien właśnie banki poprzeć przed sądem i wskazać Sądowi Najwyższemu, by ukształtowanie orzecznictwa w sprawach frankowych uwzględniało interesy obydwu stron umowy. Banki obawiają się więc, że brak poparcia ze strony prezesa NBP doprowadzi do wydania przez Sąd Najwyższy uchwały w całości korzystnej dla kredytobiorców. A to, zdaniem banków, zagrozi całemu sektorowi. Prezes NBP odniósł się do otrzymanego pisma jednak nie w taki sposób, jakiego spodziewały się banki. W ocenie szefa NBP, Narodowy Bank Polski nie jest instytucją, która jest właściwa do interpretacji przepisów prawa konsumenckiego, więc tym bardziej nie ma możliwości, by w jakikolwiek sposób wpływać na decyzje sądów. Skierowane przez banki pismo NBP ocenił jako próbę wywierania presji do podjęcia działań, które nie leżą w kompetencji tej instytucji, a ponadto jako próbę przerzucenia odpowiedzialności za frankowe umowy kredytowe na instytucje publiczne. Pismo, które miało pomóc bankom, rozzłościło więc tylko prezesa NBP, który podkreślił, iż pełna odpowiedzialność za frankowe umowy kredytowe i za to, co obecnie w sądach w tym zakresie się dzieje, spoczywa wyłącznie na bankach. Problem kredytów frankowych nie jest problemem nowym, lecz systematycznie ignorowanym przez banki. Ryzyko walutowe wielokrotnie zwracały uwagę instytucje nadzorcze, jednak banki nie zrobiły z tym absolutnie nic. Banki z całą pewnością będą więc z niepokojem czekać na wydanie uchwały przez Sąd Najwyższy. Czy to już czas na ugody w sprawach frankowych? W najnowszym raporcie o stabilności systemu finansowego Narodowy Bank Polski sugeruje, by zarówno banki, jak i kredytobiorcy dążyli do pozasądowego rozwiązywania sporów, czyli do zawierania ugód. W raporcie możemy bowiem przeczytać, że konstrukcja kredytu, w którym referencyjna stopa procentowa odnosi się do innej waluty niż waluta kwoty głównej należności banku, nie jest znana w praktyce obrotu gospodarczego i jest pozbawiona sensu ekonomicznego. Autorzy raportu zwracają również uwagę, że pojawienie się i funkcjonowanie w obrocie kredytów złotówkowych oprocentowanych stawką LIBOR, a taki kredyt powstaje po odfrankowieniu umowy kredytu hipotecznego, ma wpływ na politykę pieniężną i może utrudniać wykonywanie zadań przez NBP. Dlatego też w raporcie wskazano, by większe zainteresowanie wykazywać ugodami w tej kwestii. Realizacja powyższego wiąże się oczywiście z tym, że banki musiałyby zacząć wysuwać kredytobiorcom zdecydowanie korzystniejsze propozycje ugodowe, niż robiły to do tej pory. Istotą ugody jest bowiem to, żeby i jedna, i druga strona w pewnej części rezygnowała ze swojego roszczenia po to, by szybciej zakończyć spór. Banki jednak nie wykazują chęci do jakichkolwiek ustępstw. Dotychczas wysuwane przez banki propozycje polubownego rozwiązywania sporów rzadko kiedy kończyły się porozumieniem, a to dlatego, że nie były one atrakcyjne dla kredytobiorców i sprowadzały się do tego, że to kredytobiorca w znacznej części rezygnował z przysługujących mu roszczeń, natomiast bank szedł jedynie na minimalne ustępstwa. W wydanym raporcie NBP wskazuje jednak, iż ugodami powinny być zainteresowane również same banki, gdyż zawarcie porozumienia pozwala na ograniczenie ryzyka i kosztów związanych z prowadzeniem procesów sądowych. To rozwiązanie jest również korzystne dla kredytobiorców, jako że niweluje niepewność oraz koszty. Nie można również zapomnieć o tym, że banki są instytucjami zaufania publicznego, dlatego też ugodowe rozwiązywanie sporów frankowych pozwoliłoby nieco odbudować nadwyrężone zaufanie do banków. Czy tak się jednak rzeczywiście stanie i czy ugód będzie więcej? Czas pokaże. Komisja Nadzoru Finansowego apeluje w sprawie ugód. Zdaniem szefa KNF teraz właśnie jest ten moment, w którym należy się z tą kwestią zmierzyć systemowo, a urząd, któremu przewodniczy, ma już nawet pomysł, jak rozwiązać ten problem. Rekomendowanym jest, by ugody proponowane frankowiczom rozważyły trzy kwestie. Interesy posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich, bezpieczeństwo sektora bankowego oraz, czego chyba nikt się nie spodziewał, poczucie sprawiedliwości kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, gdyż oni nie mogą znaleźć się teraz w gorszej pozycji, niż gdyby zdecydowali się zaciągnąć kredyt indeksowany lub denominowany frankiem. Punktem wyjściowym ugód powinien więc być kredyt złotówkowy, czyli na mocy zawartej ugody kredyt od początku byłby traktowany jak kredyt złotówkowy oprocentowany stawką WIBOR i powiększony o marżę stosowaną dla kredytów złotówkowych udzielanych w tym samym czasie, co kredyt walutowy. Oczywiście zawieranie porozumień byłoby dobrowolne i przewodniczący KNF od razu zaznaczył, że w tym zakresie nie zostaną wprowadzone żadne przepisy, w związku z czym nadal brak będzie regulacji ustawowej w tym przedmiocie, a wprowadzenie proponowanych rozwiązań miałoby się odbyć na drodze samoregulacji branży. Docelowo zatem wypracowano by jednolite standardy branżowe, które w takiej samej postaci byłyby stosowane przez wszystkie banki. KNF rozpoczął więc w tym zakresie współpracę z UOKiK,
by najpełniej zapewnić ochronę konsumentom, a także by zawierane ugody były stabilne i trwałe, i by również banki miały pewność, że ugody te nie będą następnie kwestionowane w sądach. Bankowcy są zgodni, że sprawę kredytów we frankach należałoby raz na zawsze rozwiązać. Ale o propozycji szefa KNF wypowiadają się bardzo ostrożnie. W tym miejscu warto przytoczyć wypowiedź prezesa BNP Paribas Bank Polska Przemka Gdańskiego. Jeśli miałoby to służyć temu, żebyśmy usiedli wokół stołu i porozmawiali o wypracowaniu rozwiązania systemowego, sektorowego, to jest to absolutnie dobry pomysł. Niemniej, jednocześnie dodawał, że jest przy tym wiele wątpliwości zarówno prawnych, jak i etycznych. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, również uważa, że kwestia stabilności prawnej jest bardzo ważna. Zwraca uwagę na jeszcze jeden, jak się okazuje, kluczowy dla banków aspekt. Jego zdaniem do układu banki-klienci powinien też przystąpić Skarb Państwa, bo w sumie na boomie mieszkaniowym, jaki był napędzany m.in. kredytem frankowym, również zyskał. Choćby na podatkach dochodowych od stworzonych w jego wyniku miejsc pracy czy podatku VAT. Jak widać na chwilę obecną, banki sugerują, że nie chcą same płacić za ugody z frankowiczami i oczekują w tym wypadku wsparcia Skarbu Państwa. Kolejny pozytywny sygnał dla frankowiczów z TSUE. Zarówno banki, jak i kredytobiorcy z niecierpliwością czekają na kolejne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma udzielić odpowiedzi na zadane pytania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. I choć na sam wyrok musimy jeszcze trochę poczekać, to już teraz dla frankowiczów napływają z Trybunału dobre wieści. Otóż Zgromadzenie Ogólne TSUE postanowiło, iż udzielenie odpowiedzi na pytania polskiego sądu nie wymaga sporządzenia opinii Rzecznika Generalnego. Co więcej, w sprawie nie odbędzie się rozprawa, a to w ocenie pełnomocnika kredytobiorców reprezentujących ich przed TSUE jest dobry znak. Gdyż możliwe, że wyrok zostanie szybciej wydany, a podczas orzekania Trybunał będzie najpewniej korzystał z dotychczasowego orzecznictwa, korzystnego przecież dla kredytobiorców. Jak podkreśla mecenas Garlacz, opinia sporządzana jest przez Rzecznika Generalnego wówczas, gdy kierowane do Trybunału pytania prejudycjalne dotyczą kwestii nowych, uprzednio nie będących przedmiotem rozważań Trybunału. Jeśli jednak jakieś zagadnienie nie stanowi nową, lub odpowiedzi na nie wynikają z innych orzeczeń Trybunału, a Trybunał nie ma zamiaru zmienić zdania, wówczas opinii się nie sporządza. Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego TSUE może również oznaczać, że Trybunał nie zdecyduje się na udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Kredytobiorcy mają więc powody do radości, gdyż stanowisko dotychczas zajmowane przez Trybunał w sprawach frankowych zawsze było dla nich korzystne. Wszystko wskazuje na to, że kredytobiorcy zyskają kolejne argumenty i aprobatę TSUE dla prezentowanych w sądzie roszczeń. Miejmy nadzieję, że Trybunał odpowie jednak na pytanie dotyczące wynagrodzenia banku za korzystanie przez kredytobiorcy z udostępnionego kapitału w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Kwestia ta jest obecnie bardzo mocno kontrowersyjna, a w orzecznictwie krajowym można znaleźć zupełnie odmienne poglądy, co powoduje, że istnieje wiele wątpliwości i niepewność po stronie kredytobiorców co do opłacalności unieważnienia frankowej umowy kredytowej. Sam możesz sprawdzić swoją umowę frankową dzięki mapie od Rzecznika Finansowego. Na początku listopada bieżącego roku na stronie internetowej Rzecznika Finansowego pojawiła się tak zwana mapa klauzul walutowych w umowach kredytów walutowych, czyli zestawienie klauzul niedozwolonych stosowanych przez banki m.in. w umowach kredytów frankowych. Zestawienie to efekt analizy umów i regulaminów kredytów hipotecznych zawieranych przez banki z klientami w latach 2002-2009. Sporządzając mapę, rzecznik opierał się na wzorcach przesłanych przez klientów w ramach postępowań interwencyjnych czy na potrzeby wydania tzw. istotnych poglądów. Dlatego też zbioru nie należy traktować jako katalog zamknięty. Jak wskazuje sam rzecznik, adresatem mapy klauzul mają być przede wszystkim osoby, które do tej pory nie podejmowały żadnych działań związanych ze swoją umową. Przy każdej z klauzul jest informacja, czy zastosowanie tej klauzuli może skutkować nieważnością całej umowy, czy też możliwością zwrotu nadpłaconej kwoty. Mapa nie jest więc tylko zbiorem postanowień uznanych za niedozwolone, ale zawiera jasne wskazówki co do możliwych roszczeń klientów wynikających ze stosowania nieuczciwych postanowień przez banki. Pozytywnym aspektem jest również to, że mapa jest regularnie aktualizowana. Ostatnio dodane do niej zostały postanowienia umów zawieranych przez Getin Noble Bank w 2008 roku oraz PKO BP Własny Kont w 2008 roku. Stworzenie katalogu wszystkich postanowień, które decyzją sądu lub prezesa UOKiK zostały uznane za niedozwolone zapisy umowne, zdecydowanie należy oceniać pozytywnie, jako że niejednemu kredytobiorcy pozwoli to samodzielnie ocenić zawartą umowę i podjąć stosowne kroki prawne. W sądach toczy się coraz więcej postępowań mających za przedmiot frankowe umowy kredytowe, nadal jednak jest to niewielki odsetek wszystkich umów frankowych, które zostały zawarte. Mapa klauzul z całą pewnością poprawi świadomość w zakresie przysługujących kredytobiorcom roszczeń, bo jednak nadal wielu posiadaczy kredytów frankowych nie podjęła jeszcze żadnych działań związanych ze swoją umową,
A to właśnie z tego powodu, że nie mieli pewności, czy w ich umowach rzeczywiście znajdują się postanowienia, które można uznać za niedozwolone. Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.frankowicze.net oraz do subskrypcji tego kanału.